nie podam ręki, bo to jest gościu, który jest niewarty, nie jest wart niczego, że tak powiem. Ja jestem poważnym gościem, ja nie mam czasu na głupoty więcej, ale jestem po, że tak powiem, drugim związku i nie szukam teraz. Mateusz Łapot, pseudonim Elpro, witam serdecznie po raz drugi. Siema, siema, siema. W sumie po raz pierwszy. Dokładnie. Spotkaliśmy się w lipcu, pod koniec lipca, zrobiliśmy wywiad taką przed galą Fame Mamia i zawalczyć na gali Fame Mamia 5. Nie zawalczyłeś, dlaczego? No nie zawalczyłem z tego względu, ponieważ zadzwonił do mnie Wojtek Gola, który powiedział, że chcieliby mi dać więcej trochę czasu na przygotowania. Z tego względu, że ogólnie na samym początku, przecież jak Kubańczyk... No ale to Kubańczyk chyba chciał, żebyś ty walczył z nim na piątce. Tak, Kubańczyk rzucił mi ogólnie wyzwanie w oktagonie, przecież to on mi rzucił wyzwanie, żeby tam był, ja się tam nie wpraszałem. Rzucił mi wyzwanie i powiedział mi takie coś prosto przez telefon, że... Bo miała być walka na szóstce, od razu, na samym początku. On do mnie powiedział, że jak masz jaja, no to dalej walczymy na piątce. Ja oczywiście się tak charakternie na to zgodziłem, tak samo jak charakternie się zgodziłem na to, żeby wyjść na solo z nim, kiedy mnie wezwał w czerwcu, chociaż był tydzień przed walką. No i oczywiście się na to przybiłem, zacząłem się przygotowywać w ogóle i nagle dostałem cynk, no nie, że jest opcja po prostu przesunięcia tej walki na kolejną galę. Na kolejną galę z racji tego, że Kubańczyk to... Kubańczyka tak naprawdę na filmowanie powinno być, nie oszukujmy się. To jest gościu, który ma gdzieś za sobą 10 walk w K1, ma już jedną walkę w MMA. No ale do nieważne, do Casio też jak gdyby 8. Ale szczerze mówiąc, dla mnie, ja zawsze sobie stawiałem wysokie cele i ja bardzo się cieszę, że on takie coś ma, bo ja dzięki temu teraz mogę, dzięki temu teraz bardzo ciężko jeszcze trenuję. Wiem, że to jest bardzo duże wyzwanie, podchodzę do tego z pełną pokorą. Daję z siebie wszystko, naprawdę. No dużo trenujesz, tak? Nie oszczędzam się na treningach, naprawdę zdarza się, że mam i po 4 treningi dziennie. Także bardzo się cieszę nawet, że przesunęła się ta gala na szóstkę. Z tego względu, że no, nie oszukujmy się, sporty walki to są sporty walki, które są trenowane przez chłopaków, takie jak trenują w klubie Berserkers Team Stargard przez wiele lat. To jest bardzo dużo wyrzeczeń. I kto jest twoim trenerem aktualnie? Moim trenerem jest trener Tomasz Stasiak. To jest trener, który na przykład... Zdaje się, że on walczył w MMA, prawda? Tak, walczył i on ma rekord bodajże 7-0, nigdy nie przegrał. Także wychował trener mistrza KSW Tomasza Narkuna, który przecież od 4 lat panuje na tronie KSW w wadze półciężkiej. Także to jest moim zdaniem jeden z najbardziej niedocenianych zawodników, że tak powiem, w Polsce też, a trener moim zdaniem to jest najlepszy trener. No nawet też nie bez przypadku przyjeżdża Piotrek tutaj aż spod Stulechowa. I szczerze mówiąc, no trochę sprawiałem na samym początku problemów na treningach, ponieważ nie oszukujmy się, ja prowadziłem mocno artystyczny tryb życia, a jednak to wymaga dosyć mocnego reżimu. I nie ukrywam, że dużo się rozwinę pod kątem, że tak powiem, charakteru pod okiem Tomka. Też, że tak powiem, zachowanie Piotrka Piechowiaka, który zaczął nas trenować, z którym się poznaliśmy na treningu, też ma dla mnie duży wpływ, ponieważ jest to kulturysta, który od 20 lat bardzo, że tak powiem, rzetelnie dba o, że tak powiem, wstawanie, dietę i wszystko, także mam możliwość... Motywacyjnie też masz duże zaplecze. Dokładnie, mam motywacyjnie duże zaplecze, bo nie oszukujmy się, moim głównym trenerem jest Tomasz Stasiak, ale u nas na że tak powiem, w sekcji jest niesamowita atmosfera. Mi się wydaje, że to jest niepowtarzalna atmosfera, bo u nas każdy, że tak powiem, chce mi pomóc, nie? Że tak samo teraz Piotrkowi, że ja się czuję tam, jakbym miał wszystkich trenerów, no nie? Tak naprawdę każdy mi coś doradza. Wszyscy wiedzą, że ja tam nie noszę głowy wysoko, że jestem normalnym, zwykłym chłopakiem i każdy ma powiedziane, że ja naprawdę chcę się uczyć jak najwięcej. Z początku było tak, że ludzie właśnie nie chcieli tak jakby w tym sensie mi doradzać, żeby się tak głupio czuli, a teraz każdy wie, że jak na przykład powie, nie ma, to już rękę tak, to ja się nigdy nie obrażę, tylko właśnie wręcz dziękuję za pomoc. Także szczerze mówiąc... Przygotowujesz się cały czas... Jaram się masakrycznie po prostu, że trafiłem do tego klubu. A powiedz mi, podczas tych 4 miesięcy masz już wyznaczony jakiś plan treningowy pod względem wagi, pod względem sparingów, czy jest jeszcze to jest niewykreślone? Szczerze mówiąc, jest teraz takie coś. Pierwszy etap, który miałem teraz, to był etap, w którym, że tak powiem, bardzo mocno się zahartowałem przy wadze, którą miałem obecnie. No bo oczywiście jak się dowiedziałem, że walka będzie przesunięta, to nie zacząłem tej wagi zbijać.
tylko wiesz o co chodzi. Powiem szczerze mówiąc, kondycyjnie, czy jeśli chodzi o treningi parterowe, czy jeśli chodzi o treningi stójkowe, zrobiłem to z większym obciążeniem i szczerze mówiąc mam teraz kondycję bardzo dobrą i nie mam kondycji na jedną rundę, mi się zdaje, że mam kondycję na więcej troszeczkę. Zaraz porozmawiamy o tej kondycji. I szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, chociaż mimo tego, iż i moja rodzina, i moi znajomi, i również trener, jeśli chodzi o wagę, mają do mnie zastrzeżenia i w pełni, że tak powiem, słuszne, to ja się bardzo cieszę, że doprowadziłem do tego momentu, że jeszcze nie zbiłem tej wagi, ponieważ ja, że tak powiem, jestem nad bagażem, że tak powiem, kilogramów i tak trenowałem z taką samą zawziętością i taką samą intensywnością. I od tego momentu, co jest teraz, bardzo się rozwinąłem, jeśli chodzi o naszą stójkę, zaczynam się przykładać do parteru i moim głównym celem teraz, od tych zawodów, które były dzisiaj, jest właśnie skupienie się na diecie, jest skupienie się w 100% na jeszcze większym zaangażowaniu, jeśli chodzi o treningi. Także szczerze mówiąc, ja jutro wstaję i moim głównym celem jest tak, ma być dieta dopięta na ostatni guzik, zero żadnych odstępstw, zero żadnych Red Bulli, które były moją słabością, ponieważ byłem bardzo uzależniony od Red Bulli i podejrzewam, że to była też... Papieroski na boczek poszły. Papieroski też poszły na boczek, ale palec beznikotynowe, jednak teraz to odstawić całkowicie. Całkowicie, szczerze mówiąc, to jest uzależnienie, szczerze mówiąc, bardzo lubię papierosy, ale jednak zrozumiałem, że po pierwsze nie przystoi komuś, kto tak ciężko trenuje, po drugie nie tak ciężko, nie po to tak ciężko trenuje, żeby marnować te Red Bullami i papierosami, a po trzecie zrozumiałem to i po sparingach, i po wstępnych, po reakcjach też ludzi na treningu, jak zaczynają we mnie wierzyć i w ogóle, że nie chcę nikogo zawieść. Przez to, że sobie lubię w szluga zajarać, czy sobie lubię Red Bulla wypić, po prostu też tam ileś tam tygodni, co teraz będę jeszcze do walki, chcę po prostu dać się maksymalnie wszystko, dokładam basen, dokładam saunę, chcę być najlepiej przygotowany, w najlepszej formie i nie oszukujmy się, ja tam nie idę po to, żeby dać kołańczkowi się obić, tylko ja naprawdę chcę ze szczerego serca wygrać z nim. Chcesz wygrać. Powiedz mi właśnie odnośnie kołańczyka, bo zauważyłem, bardzo mocno śledzę internet pod względem YouTube'a, pod względem Instagrama i spośród tych informacji, które w tej sieci znajduję, zauważyłem, a jestem też człowiekiem, który bardzo dużo spędza czasu na statystykach i od jakiegoś czasu, nie jestem w stanie określić jakiego, ale tak około 2 tygodni, zauważyłem, że masz coraz większą swoją publikę widzów, tak. Że ja pamiętam na początku, jak zacząłeś jakieś relacje między Tomą Kubaczykiem czy też Tomkiem Olinkiem, bardzo dużo ludzi obnażało cię hejtem. Tak. Teraz się coś zmieniło. Tak, zmieniło się, ponieważ w internecie jest tak, że nawet jak jesteś napiętnowany przez tak dużą publikę, jak oni mieli, czyli typu, nie wiem, milion osób tak naprawdę, szczerze mówiąc, czy pod Disney jest 6 milionów. No, że duże zasięgi. Duże zasięgi, to jeżeli ktoś jest słaby psychicznie, to może go rzeczywiście zdusić i schować. Ale jeżeli są ludzie, tak jak właśnie ta publika, która mnie śledzi, no to oni przez dłuższy czas obserwowania moich live'ów, moich instastory, tego jak się zachowuję, mogą sobie wyrobić o mnie opinię i coraz więcej osób po prostu widzi, jaki ja jestem tak naprawdę, szczerze mówiąc, bo ja jestem szczerze, no zresztą sam wiesz o tym dobrze, ja jestem identyczny jak gadałem przez telefon, identyczny jestem w internecie, identyczny jestem w rzeczywistości, bo ja naprawdę nie mam zamiaru aktorzyć, ja nigdy nie udawałem nikogo innego, w ogóle uważam, że kłamanie to jest najgorsza po prostu rzecz, a w internecie to już jest w ogóle patologia, z tego względu, że jak coś okłamiesz, to potem teraz coś wyjaśni i w ogóle i to jest, ja się tylko podśmieję jak ludzi wyjaśniam i rzeczywiście ta publika się zwiększa. I bardzo mi się to podoba, że nie wiem czy zauważyłeś, że u mnie rośnie bardzo równo publika na Instagramie i na YouTubie. Teraz są te same identyczne liczby i to jest bardzo lojalna publika. Najlepsze jest to, że ci ludzie mają do mnie numer telefonu, do mnie normalnie dzwonią, często odpisuję im na wiadomości. To jest taka publika, że jeżeli w pewnym momencie te zasięgi skoczą na przykład do, nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy, to będzie moje grono odbiorców, które jak zacznie, by mi, nie daj Boże, by mi zaczęło coś odwalać, wiesz o co chodzi, to są osoby, które mają pełne prawo i które wiedzą, że muszą mi wtedy napisać, ty Mateusz trochę cię odbija, ty Mateusz trochę coś tutaj się zmieniłeś. Czyli to są osoby też, które mi bardzo dobrze doradzają, co nie? Ale teraz... Także szczerze, nie zamieniłbym tych osób, które teraz mam, tych kilkunastu tysięcy, nie zamieniłbym ich, szczerze mówiąc, na 100 tysięcy nieaktywnych użytkowników, tylko bym... Ja po prostu bardzo się cieszę to. No mnie to na przykład bardzo cieszy, że ja sobie potrafię odpalić live'a o 23.30 i mam tam 100 osób. Na Instagramie. No, to jest dla mnie, szczerze mówiąc,
No ja nie wiem, no rozwieńcza się twoja publika, która odnosi do ciebie szacunek, ja to zauważyłem, po liczbach i nie ma co ukrywać szacun za wytrwałość, bo z takim hejtem, którym startowałeś, to powiem ci, że nie jedna osoba by się załamała. Gratulacje. To powiedz mi, jak są teraz twoje relacje z Kubańczykiem, kamerzystą, czy też Tomkiem Olinkiem? Daje są jakieś takie zgrzyty bezpośrednie, telefoniczne, czy też na ulicy, że tak powiem? Czy jednak zachowujecie taką harmonię pod względem trenowania, zajmowania się sportem, skupienia się na tym, co trzeba robić? Czy jednak gdzieś dalej są jakieś nieporozumienia, czy jakieś tam powiem szczerze, sytuacje? Szczerze powiem, jak to wygląda. Ja jestem w pełni skoncentrowany na treningu. Ja jestem poważnym gościem, ja nie mam czasu na głupoty więcej. Dużo osób mnie teraz uświadomiło, ja się teraz mniej o nich wypowiadam na live, ponieważ zrozumiałem, że dałem się im sprowadzić do pewnego poziomu, na którym do bardzo niskiego poziomu, że tak powiem, rozmowy, no nie? I szczerze mówiąc, moje relacje z Tomkiem Olejnikiem są żadne. Fajnie, że się ostatnio wydało, że to on z Kubańczykiem tak naprawdę namówili kamerzystę do tego, żeby zrobić ze mnie tego, kogo próbowali zrobić. Ale no, zdaje się, że Tomek Olejnik opublikował post. Dokładnie, opublikował Tomek Olejnik post, post skierowany w stronę Kubańczyka, w którym mu wygarnął, że gdyby on nie namówił kamerzysty do tego, żeby zamienił mnie na Kubańczyka, to byłby dalej, że tam jestem. I fajnie, że ta sytuacja się wyjaśniła. I szczerze... Czyli w jakimś stopniu Tomek Olejnik zadecydował o twojej przyszłości. Tak, on w lutym zeszłego roku zadecydował o tym, że na mnie spadnie wielki hejt i moja, że tak powiem, opinia się totalnie zreza. I czy to jest propozycja, czy to jest propozycja kolejnej walki na MMA? Tak, to jest propozycja kolejnej walki. Ja najpierw walczę z Kubańczykiem, z którym chcę rozwiązać to po prostu, ponieważ z nim miałem najbliższe kontakty. Traktowałem go jak młodszego brata, że tak powiem, wziąłem go pod skrzydła, gdy dosłownie był nikim. Tomek Olejnik za tą dwulicowość i za te chamskie zagrywki, bo przecież on to zrobił tylko po to, żeby się przypucować Kubańczykowi, nie oszukujmy się. I też prawdopodobnie, znaczy no prawdopodobnie, też już wiem swoje rzeczy, że po prostu namówił go do tego Kubańczyk też. Olejnik musi ze mną wyjść, jak nie wyjdzie, to ja sprawię, że i tak wyjdzie. Wiesz, powiem ci szczerze mówiąc, że jak teraz słucham, to pewnie skoro wiesz, jest Walczyńskim, to nie widzowie, Dawid Walczyński jest zajebistym zawodnikiem. I pewnie widzowie, też mogli na to zareagować. Bardzo przykro się tego słucha, wiesz? No niestety, takie jest życie. Ja tutaj na przykład nie mówię tego, żeby wzbudzać kimś litość. Tylko ja właśnie mówię to pod takim kątem, po prostu, żeby ludziom, którym kiedykolwiek się takie coś zdarzy, zostaną tak napiętnowani w internecie, a przecież teraz internet przyjmie kontrolę, żeby po prostu się nie łamali, tylko szli dalej po prostu, bo przyjdzie taki moment, kiedy ci, którzy robią krzywe akcje, zostaną, że tak powiem, wyjaśnieni grubo. No i widzisz, ja na przykład teraz się skoncentrowałem na tym, że ostro trenuję, daję sobie wszystko, robię muzykę, cieszę się nowym studiem, cieszę się, że wokół sobie siebie mam teraz już tylko wspaniałych ludzi, a nie zawisnych dwulicowców. A prawda, i tak wyjdzie na jaw, tak? Wiesz, o co chodzi i co? Powiem ci szczerze mówiąc tak, jestem gotów na to, żeby wyjść z Kubańczykiem, to będzie bardzo ciężka walka, szanuję i jego umiejętności. No właśnie, odnośnie się walki, jeszcze skupmy się, bo... A kamerzysta też będzie wyjaśniony na samym końcu po prostu, tylko że z nim jest takie coś, że nie zdziwmy się, jak on w pewnym momencie po prostu zniknie. To jest gość, który ma takie zasoby finansowe, że po prostu potrafi, że tak powiem, uciec, schować głowę w piach i zniknąć, więc... Kubańczyk i Olejnik to jest dla mnie 100% walka, a kamerzysta, no wiesz, o co chodzi. No ostatnio była taka sytuacja, że wrzucił Wunia filmik. Była taka sytuacja, przepraszam, że ci przerwałem. Zapraszamy na kanał Wunia. Była taka sytuacja, że idę sobie korytarzem i idzie kamerzysta z jakimś kolesiem, zagadują do mnie. I nagle podchodzi Wunio i zaczyna z nim robić wywiad. I ten jakby mnie nie było. Nie, że część dobra mu tylko zrobię wywiad czy coś w tym stylu. Tylko nagle się odwrócił, na 5 minut na mnie wyjebane. Zerwałem mu tą maskę, powiedziałem, że się widzimy na ósemce. On z tego, co wcześniej mówił, ja nie wiem, czy będę walczył, bo widzę, ile się kruszy i przygotowuję na tej zasadzie. Za niektóre rzeczy trzeba powiedzieć jak facet. Jak facet zadzwonić do niej i powiedzieć, ty słuchaj, sytuacja, że Olej mi na ciebie gada z Kubańczykiem, że coś jest z tobą nie tak, no to teraz będzie do tego odpowiadał. Odnośnie się twoich przygotowań do walki, więc teraz chyba jest dobry moment, żeby się pochwalić twoim przyszłym zawodnikom, z którym będziesz walczył. Dzisiaj podjąłeś walkę na turnieju w brazylijskim jiu-jitsu, tam też, gdzie walczył dzisiaj Piotr Pichowiak. No moje gratulacje dla Piotrka, bardzo... Gratulacje dla Piotrka, gratulacje dla ciebie, bo osiągnąłeś trzecie miejsce. No osiągnąłem trzecie miejsce, ale szczerze mówiąc, dzisiejszy turniej to mi tak naprawdę uświadomił, jak bardzo mało umiem. Pokazał mi, że chłopacy, którzy trenują przez wiele lat, to... Tylko, wiesz, z tego co ja... Że nie potrafisz się cieszyć z tego, co się... Przepraszam, Mateusz. Z tego, co się dosłyszałem i z takich informacji, które do mnie dotarły, to dzisiejsze zawody były dla was testem pod względem
pracy waszej w takim oficjalnym, że tak powiem, turnieju, w oficjalnej walce, tak, gdzie tak, już nie jest to na sali, tylko mamy też ludzi, mamy trenerów, jest punktacja. Tak, tak. I poniekąd to mieliście hasło, że po prostu, żeby nie narazić się na kontuzję, bo... No było coś takiego, szczerze mówiąc. I trener powiedział, że chce nas sprawdzić po prostu, jak się zachowujemy pod presją, pod ciśnieniem, czy nogi nie miękne. No i proszę bardzo, pierwsza runda, Mateusz wchodzi, gościa zaszczyje, ja mówię, no przecież go zaraz... Szczerze powiem takie coś, że ja w ogóle nie czułem żadnej presji, że właśnie to ci ludzie, o których gadaliśmy wcześniej, oni tak mnie zahartowali tym, co wykonali, że ja po prostu czuję się jak człowiek, który nie odczuwa w ogóle stresu. Nie odczuwałeś stresu? Ani trochę, ja w ogóle nie odczuwałem, ja i powiem wam szczerze, mówiąc, jedyny stres, jaki odczuwałem nie stres, tylko zależało mi na tym, żeby koledzy z klubu, żeby Piotrek, żeby przede wszystkim trener, żeby po prostu widzieli, że nie wymiękam, że nie klepnę po sekundzie, wiesz o co chodzi, że się nogi mi nie łamią, że nie jestem spocony, wystraszony, wiesz o co chodzi. I szczerze mówiąc, to ja dzisiaj na tych zawodach brazylijskiego jiu-jitsu to byłem trochę smutny, że jednak nie, to nie są zawody, w których mogę uderzać pięściami, no nie? No, moje umiejętności są niskie, tak, moje umiejętności brazylijskiego jiu-jitsu są na tyle niskie w porównaniu do chłopaków, co bardzo dużo trenują i bardzo ciężko, że jednak ja dzisiaj mi się włączył tryb taki jednak, że mi brakowało tego, żeby jednak komuś coś tam huknąć. No i kondycyjnie sobie świetnie poradziłeś. Kondycyjnie sobie poradziłem tak, że mógłbym, szczerze mówiąc, wiele jeszcze walk stoczyć i na przykład ja nie wyobrażam sobie przed rano nie iść na trening i szczerze mówiąc wielki szacunek do Piotrka, że pomimo tego, jeżeli jakąś tam kontuzję lekką odniósł, to jutro też będzie na treningu. I dla mnie, od teraz to jest takie coś po prostu, że ja jeszcze ciężej chcę trenować, bo wiem, że jeżeli... Zmotywowało cię to. Że jeżeli przepracuję te ostatnie tygodnie, które zostały do walki... Ale tak, a gdzie masz? Możesz pokazać nam medal, dyplom? Czy masz coś takiego? No coś tam mam, co nie? Mogę pokazać. No, bardzo proszę. Czekaj, no ja po prostu wiem z tego względu, że jak sobie przepracuję te ostatnie tygodnie, które nadeszły tak mocno po prostu jak to planuję i też będę miał coraz niższą wagę, więc będę jeszcze coraz szybszy, chłopacy mnie bardzo mocno na sparingach przycisną, to po prostu myślę, że bardzo miło zaskoczę wszystkie osoby, które mnie wypisują, Kubańczyk cię zabije w 15 sekund, Kubańczyk cię zmiażdży, bo wszyscy... Gratulacje. Dziękuję bardzo. Bo wszyscy na podstawie tej walki Kubańczyka to robią z niego nie wiadomo jakiego herosa, czy coś takiego. A nie pamiętają o tym, że on po prostu się wkręcił tam po prostu na niewiedzy Boxdela, że on jest tak naprawdę dobrym zawodnikiem. Co on w tej walce robił? On nic nie robi w tej walce, tylko kopał Boxdela i tyle. Wiesz o co chodzi? I prawda jest taka, że jakby chociaż raz udało się Boxdelowi go obalić w parter, no to mogłoby to się różnie skończyć. Także Kubańczyk nie jest taki super jak jest. Ja do tego człowieka mam jedyny szacunek, jaki mi pozostał. Przecież tak naprawdę jak młodszego brata, to szacunek sportowy, bo ona stalka uczy pokory i wiem, jak dużo trzeba trenować, żeby osiągnąć pewien poziom. I szczerze mówiąc, po prostu jedyny szacunek, jaki mam do niego sportowy, dlatego będę trenował jeszcze ciężej, jeszcze bardziej się przykładał i postaram się bardzo miło wszystkich zaskoczyć i nie będę rzucał jakichś pustych obietnic i w ogóle po prostu wyjdę bardzo mocno zmotywowany, ale nie przemotywowany i z pełną pokorą po prostu dam najlepiej, po prostu przekażę wszystkie umiejętności w oktagonie, których dostałem od Tomka Stasiaka i od kolegów w klubie, także myślę, że będzie dobrze. Zostawmy teraz ten etap sportowy, bo jednak nie ma co ukrywać, jesteś artystą muzycznym, w dalszym ciągu się rozwijasz, jak widzę, miło było przyjechać do twojego studia, rewelacja. Zapraszam częściej, to może być to twoje takie miejsce. Marcin Najman, Hub. Zapraszam. Także więc zapraszamy. Odnośnie, bo sportowo teraz zajmujesz się tak naprawdę z przypadku. Z przypadku, ale żałuję, że nie zacząłem tego wcześniej, bo się mocno w tym zakochałem. I na pewno jak skończę tą przykładę z Fame MMA, bo ja tam idę tylko tak naprawdę na trzy walki, potem będę chciał stoczyć jedną walkę na takiej zwykłej gali amatorskiej za darmo, żeby zyskać szacunek od chłopaków, którzy trenują, to po prostu, wiesz... Pokazać klasę. Wiele lat, szczerze mówiąc, jeżdżą na walki po 1000 zł czy 1500, często kontuzje łapią, wiesz, że chodzi. I dla mnie to będzie koniec, ale szczerze mówiąc i tak będę chodził, bo tu mi się ten klimat podoba. Tam jest taki rodzinny klimat, wiesz o co chodzi. Dobrze. Tam nie ma takiego czegoś, że wchodzisz na takie celebryckie siłownie, że wiesz,
tulala, wiesz, w szpileczkach, tutaj wiesz o co chodzi, tutaj koleś, wiesz, przed lustrem świruje. Ja rozumiem. Tam jest każdy równy, tam niezależnie czy ktoś jest mistrzem znanym na całą Polskę, czy ktoś jest kurde muzykiem, czy ktoś jest zwykłym gościem, czy kimkolwiek. Każdy jest tak samo równy. Tak? I właśnie to jest coś, co po prostu potwierdza moją filozofię, którą w życiu zawsze miałem, co nie? I mi się bardzo to podoba. Trochę bestia kim, co? No trochę tak, co nie? I powiem wam szczerze, że dla mnie właśnie jestem ciekaw takiego, wiesz czego jestem ciekaw? Tego jak już będzie po walce i tego pierwszego przyjścia na salkę, jak już nie będę musiał, znaczy nie będę, że tak powiem, w tym trybie, że po 3 treningi dziennie, czy 2 treningi, tylko normalnie raz dziennie, wiesz o co chodzi na tej zasadzie. Jestem ciekaw tego takiego spokojnego trenowania, wiesz o co chodzi, bez takiej jakby tego z tyłu głowy, że coś nadchodzi. Tego ciśnienia, rozumiem. Bo to nie jest jakby ciśnienie, które mnie tłamsi, tylko to jest ciśnienie, które mnie mega motywuje. Ale jestem ciekaw, jak będą smakowały treningi, kiedy już nie będzie tego durnia kubańczyka do rozwalenia, co nie? Wiesz o co chodzi, no nie mówię ci szczerze jak koledzy teraz, to nie? No oczywiście, ja ci życzę wygranej. I bardzo prawdopodobnie, że tak będzie, skoro dzisiaj pokazałeś klasę w jakimś stopniu, zająłeś też podium, więc uważam, że jesteś na dobrej drodze. Ale wracając do tego tematu, który chciałem poruszyć wcześniej, czyli sportowo z przypadku żałujesz, że tego nie podjąłeś wcześniej, ale jesteś producentem muzycznym. Dalej się zajmujesz muzyką, w dalszym stopniu rozwijasz się, zajebiste studio. Widzę, że włożyłeś też mnóstwo tej swojej kasiory, żeby dalej się rozwijać. Czym się zajmujesz teraz w swoim studiu? Teraz w tym studiu tak naprawdę będę się zajmował nagrywaniem swojej drugiej płyty. Również zajmuję się, jeśli chodzi o produkcję i miks. Przyjechali ostatnio do mnie z Belgii trzej znajomi. To właśnie widziałem jakieś instastory. Tak, dokładnie. Przyjechał do mnie Damian Basiński, to jest jeden z najlepszych grafików w Polsce, który, że tak powiem, poszedł być do Empiku to i zobaczył półkę z płytami rapowymi, to co trzecia okładka to jest jego kozacka bardzo. I on odkrył u siebie takiego chłopaka, który jest francuskim raperem i naprawdę gościu jest kozakiem, wiesz, co chodzi. I sytuacja była taka, że chłopacy przylecieli do mnie z Belgii, wsadziłem ich tutaj do studia, wiesz co chodzi. I tak, i oni tutaj przez tydzień siedzieli w studio, kumasz, oni tutaj mieszkali dosłownie. I było takie coś, ja tylko rano trening, wpadłem do nich, coś tam wpadłem do nich, wiesz co chodzi. Potem wieczorem 3 treningi, oni dalej nagrywają. To chłopacy, którzy po 4 godziny siedzieli, oni tutaj nagrali 25 kawałków, wiesz co chodzi. No i teraz ten grudzień, który będę poświęcał, to będę właśnie to produkował, będę to miksował. W międzyczasie będę nagrywał swoje kawałki. Również nagrywam klientów ze Stargardu, którzy... Czy masz ręce pełne roboty? Tak, dokładnie. Mam ręce pełne roboty i szczerze mówiąc, bardzo mi się to podoba, bo pierwszy raz jest taka sytuacja, że przychodzę tutaj jak do pracy, bo zawsze miałem całe życie, że tak powiem, studio w domu, co nie wymagało takiego jakby, wiesz, takiej... Że jesteś... Której pracy, że wstaję, idę, wracam, wiesz coś. A tutaj teraz się pojawia takie coś. Przychodzę do studia, robię robotę, robię ją najlepiej jak umiem, bo zawsze chcę, wychodząc ze studia, nie chcę zgranego na telefonu, sobie słucham w samochodzie, wiesz o co chodzi. Znam to, nie znam to. Kurde, no chłopie, no powiem ci, że to jest inna bajka zupełnie. No i wiesz, no i przede wszystkim nie oszukujmy się, ale w tym studiu również mam nadzieję, że będziesz częściej gościł, kurde, i by ciekawe wywiady robił, no nie? Dzisiaj mieliśmy mieć jakiegoś gościa jeszcze, tak? Tak, miał być Dawid Cox, niestety ja za późno poinformowałem, to już drugi raz się zdarzyło, że za późno poinformowałem. Po prostu gdzieś mi to uciekło. No ale my jeszcze spotkamy się z Dawidem Coxem. Teraz tak myślę, że jeżeli się uda, bo no, rewelacyjnie mi się z tobą współpracuje i nie ma co okłamywać, że z takimi ludźmi można współpracować. Ja z wieloma ludźmi działałem w różnych dziedzinach, w różnych płaszczyznach i uważam, że z tobą relacje pod względem tutaj współpracy są na bardzo wysokim poziomie. Cieszę się, Martkowi. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby się jeszcze tu spotkać. Wpadaj kiedykolwiek chcesz, no nie wiesz co chodzi, tylko pamiętaj adres, no nie wiesz co chodzi. Już wiesz jak dotrzeć, tak że wiesz, tutaj studio jest do siebie otwarte, tak jak wiesz, dla chłopaków. Ręce pełne roboty, ciężko pracujesz. Powiedz mi, oprócz tego tych treningów i strefy muzycznej, gdzieś podkład twojego serca, druga połówka, może jakiś motywator by się znalazł? Na razie się nic nie znajduje. Na razie, znaczy nie oszukujmy się, że... Żeńska strona by się przydała trochę, co? Jest, że tak powiem, zainteresowanie ze strony żeńskiej. Jest, że tak powiem, w drugą stronę również zainteresowanie z mojej strony. Ale jestem po, że tak powiem, długim związku i nie szukam teraz żadnego związku. Koncentruję się w pełni na treningu i koncentruję się w pełni na muzyce, ponieważ czuję, że jest pociąg, który odjechał i trzeba go dogonić i przegonić, wiesz o co chodzi. Także teraz moim pełnym skupieniem jest to po prostu, żeby wygrać to, co mam do wygrania.
Więc tak mówisz, że skupiasz się na muzyce, skupiasz się na pracy ciężkiej pod względem sportowym. Nie myślisz teraz o kobietach po prostu, bo to jak gdyby... Nie myślę o kobietach, bo wychodzę z założenia po prostu, że będę miał takie szczęście, jak mój tata miał i mój, że tak powiem, szwagier miał. I po prostu jak będę robił swoją dobrą robotę, to po prostu... Kobieta się sama znajdzie. Sama znajdzie, tak? Wiesz, o co chodzi. A po prostu... Na razie trzeba robić po prostu rzeczy, które muszą być, a moje serce póki co jest z kamienia, a psychika ze stali. Także wiesz, o co chodzi. Rozumiem. Sam wiesz to najlepiej, bo się trochę znamy sobie. No, znamy się. Ja też coś przeżyłem, także... No, także wiesz jak jest, no nie? Mam nadzieję, że tobie się uda tak wydobyć. Uda się na pewno. Wiesz, wydostać się z... I świetnie sobie radzić, także nie ma co gadać. Powiedz mi, czy może chciałbyś powiedzieć parę słów do Kubańczyka? Coś, nie wiem, coś co może... Szczerze mówiąc, to ja zbyt dużo rzeczy do niego w życiu powiedziałem, które mu pomogły bardzo. Teraz jedyne co mógłbym mu powiedzieć, to niech się cieszy, że tak powiem, niech se konsumuje ten sukces, który ten nabył dalej, bo w końcu po prostu prawda i tak wyjdzie na jaw, a że tak powiem, mi się to śmiesznie ogląda, powiem ci, wiesz co chodzi, bo to jest po prostu gość, który jest nami, jest wielu zdolniejszych od niego chłopaków, którzy zasługują na większą karierę od niego, bo tu nie chodzi o to, że mu czegoś zazdroszczę, bo mu nic nie zazdroszczę, bo takie rzeczy, robienie z współprowadzonymi raperami, czy jakieś tam fity, czy coś takiego, to ja to miałem dawno, wiesz co chodzi, to jako producent, a nie raper, wiesz co chodzi. Ja po prostu wiem, że jest dużo zdolniejszych od niego chłopaków, a on żeby się wybić, on nic w życiu sam nie osiągnął. On żeby się po pierwsze wybić, to ja go musiałem wziąć pod skrzydła, był totalnie nikim. Teraz, żeby wyżej się jeszcze wybić, to musiał wbić mi nóż w plecy razem z Olejnikiem i wkręcić się do kamerzysty. A zaraz oleje kamerzystę i zacznie się po ściankach świecić ryjem z Olą Ciupą. No to jest taki gość, który po prostu będzie zawsze przy kimś, kto jest popularniejszy, bo umie, on umie tylko to, co z domu wyniósł, tak? Czyli umie trochę podśpiewać, umie coś tam na gitarze zagrać. Ten gość jest nudny, no nie oszukujmy się, to jest nudny raper. Jest, nawet powiem szczerze, mówiąc, kojarzę z taką akcją Młode Wilki. No to przepraszam. No to jak on był naprawdę zdolny raperem, no to on był w Młodych Wilkach, wiesz co chodzi. A to jest po prostu go gościu, który coś tam, wiesz, wkręcił się, no bo szczerze, w Polsce najmłodszym, najlepszym raperem jest Kabe. To jest taki chłopak ze 100%, no nie? Gość wchodzisz na Instagrama, ma 40 czy 30 tysięcy followów, no nie? Wchodzisz na Kubańczyka, ma 350, no nie? Wiesz co chodzi. Czyli tu chodzi o to, że Kubańczyk zrobił karierę na kradzionym fejmie, nie doszedł do tego ciężką pracą, nie doszedł do tego talentem i wiesz, niech się bawi chłopak, niech tam się cieszy tą swoją chwilą sukcesu, ale on nie będzie miał tego co ja mam i nie będzie miał tego co chłopacy mają, co dochodzą do ciężko, którzy dochodzą do czegoś ciężką pracą, nie będzie miał tego takiego czegoś, że wstaję rano, patrzę w lustro i wiem, że jestem dobry i jestem kimś, no nie? Tylko on będzie miał, wstawał, patrzę w lustro i kłamać, znów stanę w miejscu, kogo by teraz wyjechać, pod kogo się podczepić, żeby coś dalej osiągnąć, wiesz co chodzi? No to jest po prostu taki typ, no nie? Dlatego ja teraz nie myślę w ogóle o nim, trenuję po prostu i dostanie po prostu karę za to, jak się zachował bez gościa, który po prostu traktował go jak brata i dostanie chyba gruby, po prostu może za pierwszy raz ja nie mówię, nie będę gadał głupot, no nie? Wiesz co chodzi? Bo może być tak, że bardzo ciężka walka, przegram, wiesz co chodzi? Ale jak dam dobrą walkę, to wiesz, że dostanę rewanż, no nie? Prawdopodobnie, no nie, jak dam dobrą walkę. Ja jej nie odpuszczę z treningami, wiesz co? Nie odpuścisz to? Nie odpuszczę i ty widzisz po mnie, że ja nie odpuszczę. Ja dopóki widziałeś ten filmik do internetu, co on wrzucił. Wrzucił 10-sekundowy filmik, tak naprawdę się robi 2 minuty, no nie? Wiesz co chodzi? Ja dopóki nie doprowadzę... Bo ja się mówię, że widziałem, ale ja już to muszę raz. Ale wiesz, on sam mnie wyzwał, jak wyszło na jaw, że to on mnie przekręcił. To on mnie wyzwał sam, żeby sobie dupę ratować przed kamerzystą, wiesz co chodzi? I powiem ci takie coś, ja dopóki nie doprowadzę do momentu, w którym cała Polska zobaczy, jak to ja na nim siedzę jego tukę, no to ja on nie będzie miał spokoju ze mną. No nie będzie miał spokoju, Kuba, że zrodzi. Jestem takim typem i tyle, no nie. I... A powiedz mi, w jaki sposób mógłby Kubańczyk zakopać topór wojenny, jak nie przez walkę na Fame MMA? Czy jest jakiś może sposób, czy są jakieś, może jak powiem, troszeczkę jak z filmu, są jakieś twoje żądania, które mógłby on po prostu zrealizować i wasz topór wojenny jest zakopany? Czy musi to być też walka Fame MMA, która się odbędzie na przykład i dajmy, że ty nie wygrałeś. Oczywiście ja ci życzę, żebyś wygrał. To jest analogiczne pytanie, zadajesz, jak ludzie zadają mi pytanie,
czy podam mu rękę po walce, no nie, czy podam mu na konferencji, czy coś. No ja mu nie podam ręki, bo to jest gościu, który jest niewarty, nie jest wart niczego, że tak powiem. Nie podam mu ręki do momentu, kiedy on nie, po prostu nie stanie, nie przyzna się jak facet, co zrobił, nie przeprosi mojej, nie musi przeprosić, on niego wyjebał, no nie, ale nie przeprosi moich rodziców, po których musiałem czytać źle przez nie, przez to, co zrobił. Dopóki, kurwa, mać, nie zachowa się, po prostu powie, no, powie prawdę po prostu. Tak, Elton mi pomógł, zrobił to, tak naprawdę wyjechałem z Olejnikiem, zrobiłem to. I dopóki kamerzysta nie zrobi tego samego, tak, żeby po prostu wszyscy ludzie, którzy widzieli ten ich zakłamany diss i usłyszeli od nich, że jestem taki i taki i taki, ci sami ludzie mają usłyszeć, że to było kłamstwo. Wtedy, okej, koniec, co nie? A do walki i tak dojdzie, bo jesteśmy samcami, no stary, no wiesz, no nawet jak on by nie chciał, żeby doszło, to ja mam potrzebę rewanżu, tak? No wiesz co, ja mam potrzebę rewanżu, no i powiem ci, że ja się nie mogę doczekać momentu po prostu, kiedy zostanę z nim sam na sam, kiedy będę już gotów do tego, żeby nie był taki, wiesz, pewny jak ostatnio, co nie? Także to jest naprawdę, to jest taki konflikt, jakiego Fame ma nigdy nie miał i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie, bo to jest tak długotrwająca jazda i tak na grubą skalę. Nie oszukujmy się, no wiesz, no lubię chłopaków, no ale to nie jest konflikt o bułkę, no wiesz o co chodzi, no nie oszukujmy się. Drodzy widzowie, moim gościem dzisiejszym był Mateusz Łapot, no. Pseudonim Elpro, dobrze powiedziałem? Tak jest, no. I trzymamy za niego kciuki oczywiście, obserwujemy jego treningi na bieżąco, zapraszamy na Instagrama Elpro Official. Elpro Official, ale niedługo zmieniamy na Mateusz Elpro, bo ludzie mi mówią, że nie mogą w ogóle wynaleźć mojego tego. No jest problem, wiesz? No. Jest problem. No, to zmieniam na Mateusz Elpro będzie, co nie? Tylko nie wiem, czy też zmiana dobrze wpłynie na to, nie? Aha, to. Bo słyszałem, że jeżeli zmieniasz Instagrama na przykład z prywatnego, znaczy z indywidualnego na firmowy, albo zmieniasz nazwę, to zasięgi gdzieś tam spadają, nie? Wiadomo, to jest do odbudowania, ale wszelkie zmiany, które są robione w jakichś socjal mediach są odczuwalne, nie? Więc zastanów się, bo ja bym nie zmieniał. Ja bym zostawił, wiesz... Bo na przykład sprawdzałem przy paru osobach i bez kitu, jak oni wpisywali Elpro Office, a to w ogóle mnie nie wyświetla. Nawet jak wpisałem Elpro, czy nawet Elpro podłoga, czy coś, no po prostu nie pokazuje to osobom. No więc tym bardziej się cieszę z tych osób, które zgromadziłem, bo to są osoby, które faktycznie się mną zainteresowały, a nie jakieś w przypadku kliknęły, bo ktoś wie, co chodzi. No to bym po prostu zmienił, wiesz, co chodzi, że jak ktoś naprawdę ten, to żeby fejkowe konta się nie budowały. Dziękuję bardzo. Dzięki mordo. I mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz w studiu. Dobra. I tym razem może uda mi się... Już będzie troszeczkę jeszcze ładniej zrobione będzie, no nie? Ściany będą fioletowe. Dokładnie, bez kitu, jakiekolwiek, no będą. A was zapraszam serdecznie na kolejne wywiady, kiedy będą, nie wiem, yo! Yo! Salut, no nie?